Spuść z siostrami, drogi księży dziekanie, drodzy kapłani. Od samego początku istnienia zgromadzenie sióstr rodziny Maryi wpisało się w panoramę naszej lwowskiej archidiecezji. Ta piękna tradycja dzięki ojcu Rafałowi Kiernickiemu przetrwała najtrudniejszy okres w dziejach zgromadzenia, to znaczy okres zniewolenia komunistycznego. Do 1991 roku wasze życie przebiegało w ukryciu i dla wielu ludzi we Lwowie było nieznane. Ku zdziwieniu wielu ukazało się ono podczas konsekracji pierwszych po wojnie biskupów, kiedy siostry ubrały habity. Dobrze wiemy, że dla naszej archidiecezji każde zgromadzenie jest wielkim darem Kościoła, a każdy dom zakonny jest miejscem ciężkiej pracy, troski o najmniejszych, wsparciem w pracy duszpasterskiej dla kapłanów, a przede wszystkim jest miejscem modlitwy. Przecież to w kaplicy zakonnej można najlepiej zrozumieć słowa Pana Jezusa. Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. Inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca Twego, który jest w ukryciu. A Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. I oto znajdujemy się w tej Bożej izdebce, do której dzisiaj weszliśmy, a w której codziennie spotykają się z Bogiem siostry Marianki. To tutaj, niewidoczne dla oczu ludzkich, gromadzicie się na wspólnej modlitwie. To tutaj, niesłyszane dla świata, nieustannie prosicie Boga o błogosławieństwo dla wszystkich. Dla sióstr kaplica jest najważniejszym miejscem w domu. Doświadczam tego, ilekroć przybywam w różnych domach zakonnych. I tam, gdzie wspólnota żyje modlitwą, tam zawsze najpierw prowadzą mnie do kaplicy i mówią: oto gospodarz tego miejsca. Oto miejsce najświętsze, będące nie tylko obecnością Boga we wspólnocie, ale i obcowania z Bogiem poprzez modlitwę wspólnoty, adorację i sprawowaną mszę świętą. Dzisiaj dokonujemy poświęcenia tej kaplicy. Czynimy po to, aby Bóg odbierał tutaj należną mu cześć i chwałę. W tym znaku poświęcenia zamykamy wdzięczność za błogosławieństwo Boże dla tego domu zakonnego, za każdego dobrodzieja, który pomógł w realizacji tego zadania. Myślę, że dumnym jest święty Zygmunt Szczęsny Feliński, który w swoim czasie zrozumiał potrzebę tworzenia nowego zgromadzenia i wyjścia poza klauzurę, aby czynnie uczestniczyć w dziele ewangelizacji, wychowując i kształcąc młode pokolenia. Dlatego zgromadzenie otwierało szkoły, zakładało sierocińce, opiekowało się chorymi, wypełniając w ten sposób polecenie Jezusa, aby czynić dobro względem bliźnich potrzebujących wsparcia i pomocy. Wasz święty założyciel, którego wspomnienie liturgiczne dzisiaj przeżywamy i którego witraż poświęcamy, nauczał, by siostry kierowały się ogromną otwartością i szczerością w codziennej posłudze, a także w działalności charytatywnej. Pragną, byście niosły pomoc przede wszystkim dzieciom, a także osobom starszym, schorowanym i opuszczonym, dając w ten sposób świadectwo swojej miłości do Boga i bliźnich. Mówił: jakakolwiek praca nad każdą duszą, miłą jest Panu Jezusowi i Najświętszej Jego Matce. Najmilszą jednak jest praca nad duszami, które w największym znajdują się w niebezpieczeństwie.
Moi drodzy, uroczystość zakonna przyprowadziła nas do tej zakonnej kaplicy, abyśmy kolejny raz uświadomili sobie obecność Pana Boga w naszym życiu. I to właśnie z tego miejsca, rozpoczynając swój dzień modlitwą, siostry będą wychodziły do ludzi, aby poprzez pracę i świadectwo życia nauczać może nie całe narody, ale naszą lwowską wspólnotę wierzących. Z tego miejsca codziennie wyruszą siostry, by w trudnym czasie stać się znakiem umiłowania Boga, nawet w trudnych doświadczeniach życiowych, które są również udziałem waszej wspólnoty. Do takiej postawy zachęcał święty Zygmunt Szczęsny Feliński, gdy pisał: miłującym Pana wszystko ku zbawieniu służy, a tym bardziej krzyże ręką samego Zbawcy wybrane i na barki nasze złożone. Umiejmy tylko przyjmować je w duchu pokuty i zadośćuczynienia, a staną się one dla nas nie tylko źródłem zasługi, ale i wielkiego duchowego postępu. To w tym miejscu siostry doświadczą eucharystycznej obecności Jezusa zamkniętej w białym chlebie. To przed taką obecnością ugną się wasze kolana, a usta powtórzą uwielbienie świętości Pana zastępów. To ta obecność zgromadzi na modlitwie wspólnotę, której zadaniem nie jest tylko obecność w wieczerniku, ale przede wszystkim przyprowadzenie do Niego innych. Życzę zatem, aby żywe Słowo Boga realizowane codziennie zaowocowało nowymi powołaniami, świętością życia i świadectwem wiary. Niech w tej kaplicy rozpoczyna się droga, którą Jezus zawarł w słowach: tak, niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre czyny i chwalili Ojca, który jest w niebie.